Okej. No to teraz z takiej perspektywy zobaczycie, jak te światła się sprawdzają. To są światła mijania, rzecz jasna. No i teraz rozświetliły nam się, jak widzieliście, światła drogowe. Cześć, zapraszam Was dzisiaj na nocny odcinek. Film, na który wielu z Was długo czekało, w końcu dało mi się nagrać, będzie Night Driving i test świateł Matrix LED. Zapraszam na film. To ruszamy w Night Driving, do którego zbierałem się bardzo długo z wielu powodów. Nie udawało mi się go wcześniej nagrać, ale dzisiaj ruszamy w nocną trasę i przetestujemy światła Matrix LED. Doświetlanie zakrętów odbywa się w dość wyraźny sposób. Jeśli macie doświadczenia z poprzednią generacją, znaczy tą samą generacją, tylko przed liftem, modelem przed liftingiem, to będziecie wiedzieli, jak tam sprawa wygląda z doświetlaniem zakrętów. Były w topowej wersji światła ksenonowe razem z halogenami, które doświetlały, uruchamiały się z lewej lub z prawej strony, reflektory halogenowe przeciwmgłowe, doświetlając nam zakręty. Tu mamy wszystko, jest to wersja full LED, czyli na dole zamiast halogenów mamy światła diodowe, LEDowe, tak samo główne reflektory składają się tylko z LEDów. Nie ma tu żadnych żarówek. No i zobaczymy, jak to na naszym słynnym OS-ie się sprawdzi. Na razie jedziemy z klasycznym widokiem. Mam nadzieję, że jakoś da się to oglądać. Pusto, nikogo nie ma, całkowite pustki zapanowały. Okej, już podczepiłem mikrofon. Będziemy teraz mieli dużo, dużo lepszy dźwięk. Także sorry za początek, ale zapomniałem o tym fakcie, żeby nagrać audio, a nie tylko sam obraz. Pierwsze wrażenia, jak się wyjedzie na ciemną drogę, są takie, że światła nie świecą w tak nieprzyjemnie niebieskawy sposób jak reflektory LEDowe Passata B8. A że mówimy o rywalach, bratobójczym pojedynku w segmencie, no to będziemy porównywać te reflektory. Co prawda nie wiem, jak spisują się reflektory w Passacie B8 po liftingu. Odnoszę się jedynie do wersji Volkswagena Passata przed liftingiem. Tam znam dobrze te reflektory LEDowe. No, one świecą dość jasno, natomiast mają taką nieprzyjemną, niebieskawą temperaturę barwową i o ile może to nie przeszkadza, kiedy jest, wiecie, no,
dobra widoczność, kiedy nie mamy gorszych warunków atmosferycznych, to już kiedy pada deszcz, kiedy jest mgła, kiedy jest śnieg, to zdecydowanie te reflektory niebieskie no, denerwują, mnie przynajmniej. Ogólnie wiadomo, że im bardziej neutralna temperatura barwowa reflektorów, tym przyjemniej się dłużej z takim światłem jedzie, jeśli mówimy o na przykład jeździe przez całą noc, czy właśnie gorszych warunkach atmosferycznych. To tyle, jeśli chodzi o kolorze świateł. Tu bym określił to w dosyć neutralny sposób świecą te światła. Ani nie niebiesko, ani nie żółto. Tak bardziej biało. I to jest moim zdaniem bardzo, bardzo dobra kolorystyka tych świateł LED-owych. No tu niestety, wiecie, mamy warunki. To jest tragedia, to co tu się dzieje w tym moim rejonie. Absolutna tragedia. Kiedy oni to skończą? Ponad rok już robią ten remont. Niedługo będzie półtora roku, jak się z tym bebrają. Oby to skończyli. No i może wyłączymy ekran, żeby nam tu nie świecił bez sensu. No ładnie reagują te dolne reflektory LED-owe w momencie skrętu. Bardzo wyraźnie nam doświetlają. Fajnie to wygląda. Ja wam to jeszcze pokażę potem na naszym OS-ie. Na razie pojedziemy. Mam szalony pomysł, żeby jutro ruszyć w mega test 7 w stronę Gdańska. Zobaczymy, czy to się uda. Mam nadzieję, że tak, ale wiecie, już w pół do drugiej w nocy. Więc wracamy do tego, co kiedyś się robiło, za młodu. Czyli night drivingi. Teraz sytuacja się u mnie zmieniła diametralnie, trójka dzieci. No, wiele rzeczy się zmienia. I to, co kiedyś człowiek robił, nie do końca, nie da się tak całymi latami ciągnąć. Zresztą wiecie, no, człowiek też musi spać, musi jakoś żyć, bo inaczej to się może naprawdę źle skończyć. O czym wielu z was mnie też już ostrzegało. Ostrzegaliście mnie, że jak będę tak dalej żył, to mogę się przekręcić. Na pewno nie będzie to dobre dla mojego zdrowia w perspektywie dłuższego życia. Jedziemy teraz z prędkością 80 na godzinę. W megateście dokładnie sprawdzimy, o ile przekłamuje licznik, o ile w ogóle coś przekłamuje, bo tam wyszło mi, że wydaje mi się, że pokazuje idealnie równo. Może nawet z tendencją, że pokazuje nam mniej niż rzeczywiście według nawigacji jedziemy, według GPS-u, to by było dziwne. W tej chwili spalanie jest komicznie małe, jak się tak jedzie na 1800-2000 obrotów na szóstym biegu. Tu wiecie, moment obrotowy i maksymalny moment obrotowy jest dostępny tak nisko, że nam wielu ludzi daje rady, czego nie robić, jak ja mam jeździć, ale dla mnie najważniejsze są wykresy, parametry silnika, krzywa mocy momentu. Ja wtedy dokładnie widzę, nawet nie muszę się zastanawiać na moje odczucia, ale po prostu widzę, jak to wygląda, jeśli chodzi o charakterystykę danej jednostki. No 1.5 TSI, podobnie jak 1.4 TSI, to są silniki, które mają nisko dostępny ten maksymalny moment obrotowy, praktycznie charakterystyka diesla i też tak się jeździ. Tu nie ma sensu go wkręcać regularnie na 3,5-4 tysiące obrotów. Czasami jak najbardziej. Tu nie chodzi o to, żeby zamulać, ale nie ma takiej potrzeby, żeby wchodzić na wyższe obroty, żebyśmy się zbierali. Bo on ładnie ciągnie przy tych 2000 obrotów, czuć ten moment obrotowy. Mamy tą dynamikę, elastyczność jednostki. A teraz pojedziemy tak 110. Wrzucimy tempomat. Jak jest to, wrzucamy 110 na tempomacie. Tryb dwucylindrowy, w tej chwili 2,5 litra mi spala. Ale było z górki, wiadomo. Zużycie paliwa w tym silniku będzie zawsze niewielkie. No chyba, że utkniemy w totalnych korkach. No ale to wiecie, to nawet mały diesel w potwornych korkach spali. Potrafi spalić dosyć sporo. Teraz przy 110 cylindrach między 4 coś a 5 coś, no teraz 2 cylindry się łączą, ale na drzewo z zużyciem paliwa będziemy to w ciągu dnia
będziemy się nad tym znęcać, teraz jedziemy delikatnie, a właściwie co ja się będę tak spieszył? Zwolnijmy, po co? Zwolnijmy. Pojedziemy wolniej. Nie spieszymy się. Światła oświetlają dobrze drogę, no wiecie, teraz są latarnie, jest dużo innych punktów świetlnych, więc poczekamy do naszej drogi w całkowitej ciemności. Na tamtym odcinku byłem z niemal każdym autem, które testowałem w ostatnich latach, więc będę miał też porównanie na żywo. Kamera tego nie do końca, nie zawsze odda wszystkie niuanse, to mam komentarzem moim jeszcze opowiem, jak to wygląda. Wygodnie się siedzi. Przy 100 na godzinę jest względnie cicho. Co chyba słyszycie? Naprawdę samochodzik, mimo tego, że na początku zgotował mi niemiłe niespodzianki, jak nie wiecie, to obejrzyjcie pierwsze odcinki Mida Vloga, to tak teraz mam nadzieję, że po przekroczeniu tego 1000 km będzie dzielnie służył, nie będzie robił żadnych numerów. Od uruchomienia mamy w tej chwili 7.0, jak go odpaliłem, tam chwilę jeszcze postałem na Jałowym, zamontowałem kamerę, sprzęt. No i tankowania 7.1, od uruchomienia 7.0. Takie spalanie, jak się jeździ spokojnie, normalnie, nie mówię zamulając, dziadując, ale normalnie się jeździ, to takie spalanie jest możliwe. Oczywiście, jeśli nie mówimy o cyklu tylko i wyłącznie w korku, stania w korku. Opony Michelin Cross Climate, jeśli chodzi o ich hałas, ułożyły się, wyrobiły, albo ja się przyzwyczaiłem. W każdym razie nie narzekam, nie słyszę szumu, huku z opon póki co. Planowałem, mówiłem wam wcześniej w którymś tam z pierwszych odcinków, że chyba wyciszymy te nadkola, ale stwierdziłem, wiecie, no przy moich przebiegach, przy moich kursach, są teraz ta pandemia, to w ogóle się nie jeździ już samochodami. Nie wiem, chyba to nie ma sensu. Nie huczy, nie tłucze, nie ma dramatu. Nadkola nie są mocnym punktem wyciszenia tego auta. Jak jakieś kamyczki, tam żwirek zacznie tańczyć w nadkolach, to słychać dosłownie tak, jakby tam było z blachy czy z gołego plastiku to wszystko zrobione. Rezonuje to niemiłosiernie, ale tak jak jeździmy normalnie, zupełnie nie przeszkadza. Nie słychać nic z nadkoli. Jestem zadowolony. Światła drogowe. Nie będziemy tu oślepiać ludzi, potem wam to zademonstruję. No nie wiem, czy ktoś sprzeciwka tam z innej strony nie będzie jechał. Asystenta też miał w planach sprawdzić, ale nie teraz. Natomiast robi wrażenie to faktycznie, jak się włączy tryb auto, dźwigienkę od siebie w stronę szyby. Rozświetlają się nam na boki. No dobra, dojeżdżamy do naszego punktu. Mamy w tej chwili 6,6 zużycie paliwa. Temperatura zewnętrzna 4 stopnie, teraz 4,5, także ostrzega nas Skoda, że może być chłodno, może być ryzyko poślizgu, jeśli będziemy szaleć, ale nie zamierzamy. No dobra. I tu się zacznie zabawa, bo za chwilę będzie zupełnie ciemno.
Okej. No to teraz z takiej perspektywy zobaczycie, jak te światła się sprawdzają. To są światła mijania, rzecz jasna. No i teraz rozświetliły nam się, jak widzieliście, światła drogowe. No jesteśmy w trybie świateł auto. Trzeba przyznać, że robił wrażenie. Nie tylko na kamerze, nie tylko na filmie. Możecie wierzyć, że są bardzo, bardzo, bardzo jasne te światła. Zdecydowana poprawa względem przedliftingowej wersji. Trzeba zmieniać biegi, to nie automat. A teraz wyłączymy i same światła mijania. To jak się zwalniamy, od razu doświetlane są też po bokach. Trzeba sobie radzić bez automatu, wiecie. Z automatem zawsze łatwiej się nagrywa test. To jest niewątpliwie ta duża zaleta skrzyni automatycznej. No dobra, mamy światła mijania. Teraz dźwigienkę do siebie. Za chwilę zobaczycie. I mamy światła drogowe w pełnej krasie. Teraz od siebie dźwigienka. I zaraz powinny nam się same. O proszę, i teraz się rozświetliły. Jeszcze raz możemy to zrobić. Pyk. I znowu ładnie nam się rozeszły na boki. No powiem wam, że są to lepsze światła niż się spodziewałem. Przyznam się wam, że jest to mój pierwszy wypad tutaj w tą ciemność. Zwykle jeżdżę tym autem tam, gdzie są latarnie. Ale teraz, no, będziemy chętnie korzystali z tego trybu auto. Ja się tylko zastanawiam, dobra, nie świećmy, może tam ktoś ma dom. To akurat asystent nigdy na to nie zwróci uwagi. Tak wygląda deska. Wyłączony tryb automatyczny. No i za chwilę wam jeszcze zaprezentuję, jak to wygląda na zewnątrz. Jak się autko prezentuje na dworze. Na temat kangurowania tej jednostki, gdy silnik jest zimny, może nie w tym odcinku się wypowiem. Powiem wam tylko tyle, że tu technika jazdy nie ma nic do tego, bo efekt kangurowania bierze się z tego, że to znaczy tak się objawia, że jak puścimy pedał gazu, puścimy oczywiście też sprzęgło, silnik jest zimny, to zaczyna taka czkawka być po odpuszczeniu pedału gazu. Kiedy samochód powinien wytracać prędkość na biegu w płynny sposób, to tu następuje efekt szkawki i on jest najbardziej odczuwalny, gdy samochód jest zimny, gdy odpalamy zimny silnik. I do momentu zagrzania się jednostki napędowej ta czkawka po odpuszczeniu pedału gazu no niestety występuje. Nie wyeliminowali tego całkiem, ale wydaje mi się, że mogło być gorzej, bo wiem, że niektórzy bardzo na to narzekali, posiadacze w wcześniejszych wersji przed liftingiem tego silnika. Także tu pewnie było nad tym, z tym było gorzej. Dobra, wyłączymy może, albo nie wyłączymy, zostawimy silnik pracujący. Posłuchajcie, jak brzmi ta jednostka na zewnątrz. Na chwilę się tylko, żeby światła były. Okay. Ostrość. Terkoczę sobie delikatnie, jak to TSI ma w zwyczaju, na bezpośrednim wtrysku. Jeszcze kierunkowskazy naturalnie wam włączę za chwilę i uciekamy. Może wyłączę mu światła główne, tylko
No i dynamiczne kierunkowskazy tylne. Przednie nie są dynamiczne oczywiście. Tylne są. Okej, coś zimno się zrobiło. Chyba lecimy. No to odpalamy. Autopoziomowanie świateł. Oczywiście wszystko w automatyce, nie może być inaczej. No i ruszamy. No, widzieliście właśnie tu doświetlenie. No, jeszcze raz tryb auto, zobaczycie tych świateł drogowych, które zaraz się rozświetlą. A może i nie? No, nie chce się rozświetlić. No to wyłączymy tryb automatyczny. Teraz jedziemy w światłach mijania. Mam nadzieję, że doceniacie i podoba wam się ten odcinek. Jeśli jesteście happy, zadowoleni z tego, że dla was nagrałem to, na co tak niektórzy z was, przynajmniej niektórzy z was czekali, to możecie zalajkować filmik. Podziękujecie mi za moją pracę. A zamiast o drugiej w nocy spać, to ja jestem tu na moim odcinku testowym. No dobra, i chyba to by było tyle na razie. Tutaj nie mam jak wam za bardzo pokazać z tej strony, że ładnie też doświetla nam. No ale to już zademonstrowałem kilka razy w innym miejscu. Napiszcie, co myślicie o tych światłach, czy wam się podobają, czy robią na was wrażenie. Moim zdaniem Skoda się postarała. Jeśli chodzi o światła, to odrobili pracę domową. Wnętrze oczywiście ma też więcej niż ten jeden kolor. Można sobie zmienić podświetlenie ambientowe. Ma kilka kolorów do wyboru. Zielony, czerwony. Ale to żadna nowość chyba. Przed liftingiem też to było dostępne, z tego co pamiętam. W wyższych wersjach wyposażenia. Nawet te światła mijania może minimalnie za krótko świecą, jak na moc tych LEDów, no ale to prewencyjnie, żeby nikogo nie oślepiały. Natomiast w tych światłach drogowych w trybie auto, no to już jak na pasie startowym, wszystko widać. Dobrze, moi drodzy, jeśli dam radę, to jutro jadę siódemką w megatest zrobić niecałe 700 km. Będzie to całkiem ciekawe doświadczenie, bo planuję to zrobić na tym paliwie, które mam od tankowania. A zaraz wam pokażę, jaki mamy zasięg. Zasięg 690, no powinno się udać. Powinno. Natomiast, co ciekawe, zobaczycie zaraz, ile zrobiłem od tankowania. A jeszcze mamy zasięgu 690 km.
Gdzie jest ten dystans? Dystans od tankowania, długoterminowo. Od tankowania będzie zaraz 400 km, a jutro chcę zrobić niecałe 700. No, całkiem przyjemnie, nieprawdaż? A jak znacie moje poprzednie testy, oglądacie mnie od dawna, to wiecie, że mi najbardziej w samochodzie zależy na zasięgu. Nawet nie tyle na samym zużyciu paliwa. Jeśli auto ma duży bak paliwa, jak na przykład Infiniti Q60, które testowałem, tam był 2-litrowy silnik z Mercedesa o mocy 211 koni i był zbiornik paliwa o pojemności 80 litrów, i z takim połączeniem, w takim połączeniu jest super. Mamy ogromny zasięg, mamy też fajny silnik, fajną moc. Bardzo miło wspominam, bardzo, bardzo fajny samochód Q60, kupejka, świetne auto. Mimo tylko 2-litrowego turbo doładowanego silnika benzynowego, ale świetny samochód. Bardzo mi się dobrze nim jeździło. Też wtedy wyskoczyłem w megatest, tylko że zdaje się w inne rejony, nie na północ, a bardziej w inny rejon Polski. Lecieliśmy wtedy autostradą na Łódź. No dobra, to by było chyba na tyle. Na razie się żegnamy. Dzięki za oglądanie do końca. Jeśli coś jeszcze będzie warte nagrania, no to dla Was na pewno zarejestruję. Trzymajcie się i nie zapomnijcie o subie, jeśli tego nie zrobiliście, bo szykują się kolejne materiały. Nie tylko z tym autem, ma się rozumieć. Do miłego. No i tak właśnie działa to doświetlanie zakrętów. Przydatna rzecz. No, myślę, że nikt nie powinien być rozczarowany tym oświetleniem, jakie daje Skoda w poliftingowej, w poliftowej wersji.